Usiądź teraz wygodnie. Jak zawsze na początku modlitwy, połóż swoje stopy płasko na ziemi. Delikatnie wyprostuj twoje plecy. Przez chwilę zwróć uwagę na to, co czujesz w twoim ciele. To ciało, które masz, jest miejscem, w którym przebywa Duch Święty. On chce poruszać twoje ciało, inspirować do dobrych czynów. Popatrz na nie życzliwie i dobrze. Pomyśl teraz o intencji tego czasu, o byciu dla Boga. Jestem tu, Panie, po to, żeby przez chwilę być nastawionym tylko na Ciebie. Weź teraz jeden głęboki wdech i wydech. Przenieś swoją uwagę na mięśnie, które oddychają w twoim ciele. Postaraj się wejść w rytm ich pracy. Po prostu to obserwuj.
każdym Twoim wdechu i wydechu jest obecna miłość Boga, który Ciebie chce, który podtrzymuje Twoje życie. Który Cię w Twoim życiu chce do czegoś zaprosić. Zaproś teraz do tej modlitwy Ducha Świętego. Poproś Go, żeby On pokierował Twoimi myślami. Zwróć się bezpośrednio do Niego. Czy są jakieś przestrzenie życia, w których Duch Święty zaprasza Cię do gestów wynikających z wiary, które być może są dziwne, ale są z Jego natchnienia? Zapytaj Go o to teraz, w swoim sercu. Możesz teraz także prosić o taką wiarę, która przynosi góry.
taka wiara rodzi się z oddania się Chrystusowi, decyzji życia dla Niego. Spróbuj teraz pobyć w swoim sercu z pragnieniem oddania swojego życia Chrystusowi. Proś o to Ducha Świętego. Proś o takie pragnienie, które może rozpalić Twoje serce. Pozostań na tej modlitwie tak długo, jak chcesz. Do usłyszenia już jutro.